przyjaciel Roberta Malinowskiego, premier Donald Tusk, przesłał list w związku z naszą konwencją w Grudziądzu i chciał w tym liście zwrócić się do Państwa z następującymi słowami. Szanowni Państwo, drogi Robercie, z ogromną radością przyjąłem zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Niestety z równie ogromnym żalem musiałem poinformować, że nie będę mógł w nim uczestniczyć. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi na mój osobisty przyjazd do Grudziądza, ale zapewniam Państwa, że myślami jestem z Wami. Spotkanie, w którym dziś uczestniczycie, ma ogromne znaczenie dla przyszłości Waszego miasta. To Wy bowiem, zasiadając w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, w Radzie Miejskiej i pełniąc funkcję prezydenta miasta, decydować będziecie o jego dalszym rozwoju. To na Waszych barkach jako samorządowców spoczywać będzie jeszcze jedno bardzo odpowiedzialne zadanie. Budowa poczucia solidarności społecznej. Szanowny Robercie, w ciągu tych ostatnich 8 lat udowodniłeś, że jesteś prezydentem, który potrafi zabiegać o środki unijne, który, jeżeli wymaga tego sytuacja, podejmie trudne decyzje i ryzykownie lokalnej społeczności. Sprostałeś wielu wyzwaniom i problemom, ale jesteś doskonałym przykładem na to, że można z nich czerpać siłę do kolejnych działań. Z ogromnym podziwem patrzę na Grudziądz i zmiany, które dokonały się w ciągu tych ostatnich 8 lat. To nowa przestrzeń. Oczywiście życzę Tobie realizacji nowych projektów, inwestycji i zadań w kolejnej kadencji. Masz moje pełne poparcie w ubieganiu się o funkcję prezydenta miasta Grudziądza. Wyrazami szacunku, Donald Tusk.